Hej, hej moi drodzy, do was niedzielny z tej strony. My jesteśmy w Workers and Resources Soviet Republic. No cóż, moi drodzy, powiem tak. Trochę sobie zrobiłem, że tak powiem, samouczki, przynajmniej te podstawowe mechaniki. I wymyśliłem sobie, że taką testową grę zrobimy. I żeby to było zupełnie coś innego niż robiłem, to zrobię na azjatyckiej mapie. Miała być syberyjska, ale dzisiaj jest raczej tropikalny ciepełko za oknem, więc będzie tym razem azjatycka. Zobaczymy, moi drodzy, bez żadnych domków, bo chcę po prostu zacząć tak od zera. O, właśnie. Od zera i zobaczymy z podstawowymi, łatwymi ustawieniami. Styczeń 70, wiecie co? Może jednak cofniemy się na chwilę. To długo się nie trwa, jak nie ma... że tak powiem, teren pusty, to dużo szybciej. Ja bym zrobił od 60. Popatrzmy, co tu jest. Tryb realistyczny, no nie włączę, bo nie bardzo wiem. Reakcja obywateli na razie to tak po prostu zostawiam, jak jest. Zarządzanie energią, nie będziesz budować linii przesyłowych. Dobra, najpierw nauczę się podstawowych rzeczy, potem przeskoczymy na trudny. To już by było mocno, nie? Negatywna, trudno, ale tak gdzieś o. Na przykład... Po połowie zobaczymy, ale na początku polećmy po tematy. Pożary normalne, wydarzenia globalne wyłączone, zanieczyszczenie niech będzie włączone, wykształcenie wszystko na razie prosta, przestępczość wyłącz. Dobra, na razie wyłączymy, symulacja ruchu prosta, badania niech będą, cyk nocy zawsze dzień, wygodniej, dostępność pojazdu, zgodnie z datą produkcji, 30 lata, zaczynamy. Ciekawe, czy to będzie... także będą pojazdy dostępne na tym terenie jakieś azjatyckie, czy to po prostu jest tylko i wyłącznie teren i nie ma się co tak tym ekscytować. Moi drodzy, kombinuję sobie, jak to zrobić, żeby było mi wygodnie, bo z tego co zauważyłem, wygodnie jest, jak się ma dostęp do obydwu granic, czyli do tych czerwonych i do niebieskich, czyli do komunistycznych i kapitalistycznych. I sobie wymyślę, że może gdzieś tutaj zacząć? Jakby coś, mamy blisko do handlu z Ngoje, a w drugą stronę, no może nie jest super blisko, ale zawsze można tutaj w razie czego, mam nadzieję, że most jakiś postawić. Ciekawe, czy tu pozwolą nam most zrobić. To będzie też do testowania, bo tak sobie myślę, że zrobię tu albo tu most i po prostu byśmy tu mieli dewizy do handelku. Albo jakąś kolejną miejscowość, chociaż powiem wam szczerze, trochę ta mapa azjatycka, no nie jest jakaś ogromna, nie? Jeśli chodzi o te miejsca do budowania, nie wiem, czy nie zacząć po prostu tu, bo tu jest jedno większe takie miejsce, gdzie coś może być, ale za to mamy palmy, tak mi się przynajmniej wydaje, albo jakieś takie palmopodobne teren, nie? Tu jest taki dużo dosyć wolnego i cóż, zróbmy tak jak nam radzili w pierwszych samouczkach, czyli budujemy jakąś drogę, asfaltówka, no powiem wam, że widzę, że to nie będzie nic innego jak budowanie w mniej więcej takim samym terenie. Jak bym chciał zrobić na przykład właśnie, a tego nie przetestowałem, bo wymyślę sobie, żeby mieć, a można łuk robić, dobra, jakieś takie łuki. Czemu budować po prostym? Zróbmy sobie takie, jeśli się to w ogóle uda, sowiecki City Skylines. Nie, zobaczymy. No tam w Azji niekoniecznie też muszą być moda na super proste budynki, ale tu ciężko cokolwiek zrobić, widzę. Jak to ogarnąć, żeby kolizja z inną infrastrukturą? No bo bym chciał, żeby to już było. O właśnie. A czemu to jest prostokątne? Tak ładnie mi się wygięło, a ja mam takie nieładne. Buldożek. Bierzemy to. Czyli to musi odstawać też kawałeczek drogi? Czy to... Aha, może być tak, że kawałeczek trzeba chociaż chapnąć. No dobra, no to my teraz tutaj tak się pobawimy. To zrobimy... kawałeczek. No. Z tego kawałeczka
Ja wiem, że trochę to bez sensu, bo symetrycznie, ale zobaczymy. Pewnie jeśli chodzi o zarządzanie przestrzenią, to jak znam życie, będzie to zmarnowanie, bo wszystkie te pewnie łuki będą ciężkie do wykorzystania, ale może przez to nie będzie tak ciasno w tym mieście. No i dobra, tu mamy główne skrzyżowanie, więc ja pozwoliłbym sobie je jakby pomnikami ozdobić. Fontanna? Nie. To musi być coś takiego, co nam mówi o plac zabaw. Pomnik wiecznego ognia. To zawsze mi się dobrze kojarzyło. Ale taka czerwona gwiazda. Ale to jakieś takie małe będzie? No, tu chyba, nie? Ale hala. Ja nie chciałem drogi. Co wy tu mi robicie, towarzysze? Ja chciałem... W którym miejscu jest? Tu... Chciałem mieć... A wymagane badanie! O, to są ogromne pomniki. No dobra, to pomnik wiecznego ognia. O! Co wy powiecie na to? Taki skwerek. Ja bym tu dookoła mu machnął... Pięknie! I dookoła zrobimy... ścieżkę, no jak to? No oczywiście pewnie się nie da, nie? No dlaczego tak jest? Te gry są czasami naprawdę upierdliwe. No i tak, i teraz nagle nie mogę, nie? Panie pomnik, do poprawki idziemy. Bo to tak nie może być. To musi być w takim wypadku, podejrzewam, dalej, żebym mógł... A co, to też mi zostały śmelce tutaj? Wynocha. Nie ma tu żadnego... Dobra, zniknęło, bo się bałem, że będę musiał to jakimiś buldożerami jeszcze u... Tak, żeby mi się nie łączyło z niczym. O! Jak się z niczym nie będzie łączyć, to jest szansa, że zrobimy... Takie, no może nie mauzoleum, ale zdecydowanie, kurczę, zrobić tutaj równe coś, to nie jest takie proste. No już mi się to nie podoba, już mi to nie. Zobaczymy, czy ja jestem w stanie zrobić tak. A, nie mogę tak podłączyć, ale funfle, no. Szkoda. No, przez to będzie nieładnie, ale dobra, to oznacza co innego. To oznacza, że ten kawałek musi być po prostu krótszy. Czyli gdzieś tutaj i kończyć się na przykład tu, to tak. A, no prawie mi się udało, no. Powiedzcie, że mi się udało. Dobra. I teraz co? Tu, no tu, wiecie co? Taki mam jakiś, powiedzmy, zróbmy tutaj, zakorkujmy cały ruch, czyli zróbmy to, co najgorzej może być. A oczywiście nie mam jeszcze nic pobudowane, a już robię przejścia dla pieszych. Dookoła tu, żeby tu wszyscy normalnie biegali. O, proszę bardzo. I normalnie, ale to nieładnie wygląda. Nie. Wróć. To nieładnie wyglądało. A czemu tu drogę? Ty, no weź. Kurde, drogę wcięło. Ja tylko chciałem dla ludzi chodnik. I stąd wyjdziemy. O, żeby było tak jak tam ładnie. A czemu to się tak... No dobra, powiedzmy, że jest równo, poczekajcie. No, to jak... No dobra, jest to jakiś kształt. Powiedzmy, że wygląda na zaplanowany, nie? No i od razu lepiej. Dobra, więc miasto. Jak miasto, to na pewno byśmy potrzebowali czegoś. I... Nie mogę bloków z wielkiej płyty, potrzebne są badania, które nie wiem jak się robi, żeby było śmieszniej. A teraz jeszcze kolejna rzecz, którą widzę i którą troszeczkę jestem rozczarowany, że budynki nie są azjatyckie. Widzicie to?
Jest blok z cegły normalnie. Czemu nie ma azjatyckich? To są jakieś dziwne. No tutaj to mamy dla kołchozu mieszkania. U nas w PGR-ach podobne były, ale no... Co się stało, że... Czekajcie, jakieś mody mam? Budynki z warsztatu? Church, church, church. No, to tak trochę słabo, przyznam wam się szczerze. Najgorsze jest to, że nie mamy azjatyckich budynków. To po co komu azjatycka mapa, jak na nim nie ma azjatyckich budynków? A, zakładamy, że robimy to, co w Korei Północnej. Czyli po prostu normalne, najzwyklejsze budynki. O, tylko tutaj bym zostawił miejsce i przy tym będą może... A zróbmy duże, co sobie będziemy tam żałować. Taki zrobimy raz. Jak to ustawić? Bo sobie wymyśliłem, żeby to było, wiecie, z każdej strony. Tylko żebym miał jakiś tam odstęp od tego. Dobra. Te chodniki, żeby mi się potem pomieściły, bo ja tu widzę, że to nie będzie tak prosto z tymi chodnikami. Dobrze, i tu może tak wspólnie, jak to wygląda z odległości, raz, dwa, tutaj bym chciał jeszcze też jeden, poczekajcie. To dalej, dalej, ja to mówię, będzie ciężko, bo to są ostre kąty, sam takie porobiłem. No dobra, ale mamy jakieś tam podstawowe, powiedzmy, bloki. No i tylko trzeba by było jakieś, nie chcę bloków, chcę tutaj przejścia dla pieszych. Nie wiem, czy to ma sens. Wiecie co, na razie bym się tak nie szarpał z tym. O, może tutaj jakoś... Czemu to nie, że niby nie ma? Nieładnie. Ale dobra, zrobimy tutaj, w razie czego to będzie drugie dojście. Tak samo tu. Tu możemy zrobić do... Myślę, że tak, że coś takiego możemy zrobić. Wszędzie, żeby było blisko do pomnika. Ha, ha, ha. No dobrze. No to te rzeczy mamy. Na pewno będzie potrzebny sklep, z tego co pamiętam. Żywność, rolnictwo, żywność, zakłady spożywcze też nie. Gdzie to są? Bar. Kawiarnia przy plaży, delicja, bar. O, bar może być tutaj, będzie się ładnie... Ale tak, Może by był fajny, ale ja bym tak nie chciał go mieć zupełnie na widoku. Ja bym zrobił nawet dwa bary, wiecie? Jak to machnąć? Na przykład go gdzieś tutaj bym wrzucił, ale... O, może tu i w razie czego pod jakiś... Jeszcze coś byśmy postawili, nie? Chociaż wiecie co? Może dajmy tutaj pomiędzy budynkami jeden bar. I drugi mniej więcej też gdzieś w tamtym kierunku. Takie coś zrobimy, moi drodzy. Będzie pięknie i wspaniale. Dobra. Potrzeba nam tutaj chodników. Możemy zrobić coś takiego. Nieładnie, to jeszcze kawałek. O, już trochę lepiej. No i oczywiście tu na skróty, jako ludzie, że ludzie i tak uwielbiają chodzić na... O Boże. Na skróty. To my te skróty od razu zrobimy. No wiecie co, naprawdę, to śmata gra. No, no dobra, będzie nieładnie, bo inaczej się i tak nie chce ustawić, więc a to za to się chce, nie? No dobra, mamy tu jest jakieś połączenie, bary. Muszą działać, no to wiadomo, nie? Dobra, lecimy tu. Tu jest... O, daleko. Tu będzie troszeczkę inaczej.
Bo tu taki numer nie przejdzie. O, muszę coś takiego zrobić. A tutaj... Wiecie co? Mógłbym zrobić podobnie. Tylko za daleko, czekajcie, za daleko. Boję się tego używać. Bo ja zaznaczam tu, on mi 3/4 całej trasy tnie. No dobra. Tak sobie wymyślę, że to coś takiego by mogło być. I tutaj oczywiście zrobimy przejście dla pieszych i o, takie połączenie. I teoretycznie mają wszyscy w miarę blisko do baru. Teraz tak, trzeba by było zadbać na pewno o alkohol, czyli do odrzucenia, magazyn opróżni, nie, tu gdzieś zakup materiał za ruble. Nie, no bez jaj. No, tak żeby było połowa, nie? Plan zakupów. Będzie więcej ludzi, to się też przyda. Zakupione, no i sklep. A tu byśmy dali jakiś większy sklepik. Tereny mieszkalne, kino też by się przydało, bar, sklep spożywczy, mały dom handlowy, o. Restauracja Panorama. Dobra, tu byśmy walnęli. A, on też musi mieć za drogi dojazd, dobra. Mały dom handlowy. Tu się go da wcisnąć. A jakbyśmy tu usunęli. Kurczę, 130 metrów to chyba 150 metrów to chyba będą chcieli łazić, nie? Bo to tutaj to nigdy nie wiadomo. No 200 tam. Ale to z pubu. Patrzę po prostu, czekajcie, zawsze zapominam shift i jak to działa. Dobra, mały dom handlowy, voilà. I na pewno byśmy dali... A, co to jest w ogóle? Kino, amfiteatr, dom kultury. Dom kultury by się przydał na takim małym miasteczku. Na pewno krzewienie socjalistycznej kultury miałoby sens. I teraz jest pytanie, czy on potrzebuje... Nie potrzebuje. Tak, tylko oczywiście... A, tu byśmy go mogli wcisnąć. Co wy na to? Zobaczymy, go tak tu, wiecie, szmugluje. A dawaj, co tam, dom kultury niech będzie. W centrum może być, to taka mała mieścinka, to jak najbardziej działa. Wiecie co, jeszcze by się przydało. Dom kultury. A, moment, najpierw sprawdzimy tutaj, czym handlujemy. Czyli sobie zamówimy. Dobra, żeby było za dużo, bo to cały magazyn nam zawali. Elektronikę, mięcho. 70%? Nie, no, przesadziliśmy, nie? 94, wow. Szkoda, że to tak... 2,8 tony, ubrania, elektronika... Elektronikę chyba mniej potrzebują, nie? 0,8 tony... O! Tak, dajmy. Proszę bardzo. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. A, maksymalna ilość personelu, bardzo fajnie. Tutaj dużo osób pracuje, co nam się bardzo podoba. No i tak to mniej więcej, ale wiecie co, to nie będzie Greybeak. Można zmienić nazwę tutaj? Można, bo to będzie... Nie... Gdzie... La. Ale czemu w duże literki nie idzie? Halo. Nie gdzie... La. O! Ale po co podkreśniki? Tu mamy spację. Albo myślniki, bo to takie, wiecie... Ale azjatycka nazwa. Niedziela. Dobra, jest niedziela. Jak azjatycja, to azjatyckie. Dobra, co my byśmy jeszcze potrzebowali? Na razie wygląda, że domki się sprawują fajnie. Liczba gości. Nawet chyba mam za dużo tego alkoholu. Nie? O, troszeczkę mniej, nie zaszkodzi. Bo widzę, że bar i tak jest
O, zobaczymy, co mamy. Zbyt duże bezrobocie. No tak, trzeba dać robotę ludziom, nie? Jak to wygląda? A mamy jakieś ładne roślinki? Posadź palmę, posadź tuję, posadź krzew. Dobra, czy co? Ja wiem, że to tak głupio. A rozumiem, że to jest... Można to jakoś... Można. A to się nie chce tak sadzić. Czyli jak już coś się posadzi, to potem... Drzewo egzotyczne, inna palma. Bo chciałem, żeby to było ładnie. Ale jest pewien problem. Bo tutaj... No nie chcą rosnąć bliżej siebie, niestety. Nie, jak nawet zrobię większe pole. Patrzyłem, czy są jakieś... Taka palma, o, taka palma jest fajna, ale... No nie, ta gra jest specyficzna w tym kontekście. Tutaj zawsze była, jak ją pamiętam. O, kilka może... Ja robię tak, on mi, widzicie, sadzi jedną, dwie palmy. Takie nieduże. No ale dobra, troszkę to nie wiem, czy to ma znaczenie w jakimś upiększeniu tego miejsca, czy nam odrobinę pomoże. Chociaż tu po tej stronie, nie? Żeby było ładnie, ale dobra. Widzę, że... Nie wiem, czy one nie rosną przypadkiem, bo są takie malutkie, więc jest duża szansa, że może będą rosły. Bo tu mamy posadź palmy, nie? A nie, że jest już taka duża. Dobra, zobaczmy, co my jeszcze tutaj mamy. To są inne drzewa, to nie jest dostępne w tym terenie. Może jakąś fontannę byśmy zrobili. Średnia. A, to też jest dla ludzi. To możemy tu przy centrum handlowym? Ale może jakąś taką fajną? To jest bardzo fajna, ale jest zdecydowanie za duża, bo chciałem ją tutaj wcisnąć. Nie, jest za wielka. O, to już, ta już by była lepsza. Ta byłaby lepsza. Tu przy domu handlowym. Tylko nie wiem, mam cały czas wrażenie, że ta skala różnych rzeczy jest tutaj dziwna, więc może zachowam po prostu... jak to machnąć? O! Nie, tam nie chcę, ale dobra, coś takiego. Teraz zobaczycie, co tu wymyśliłem. I teraz tak, stąd tu i... No i oczywiście stąd już nie chcę wyjść. Ale to też jest dziwne, bo przecież tutaj jest tyle miejsca. No właśnie, ale tak wyjdzie, no dobra. Żebyśmy mieli taki placyk z fontanną. No nie jest to na pewno najpiękniejsze miejsce na ziemi. Ale tak chyba ma być, w końcu ma być sowieckie. To ono ma być piękne dlatego, że jest sowieckie, a nie dlatego, że jest pięknie. Dobra, zobaczmy, co tu można zrobić. Krzewy. Tuja, krzew, posadź krzew, akacje. Dobra, jakieś krzewy tu. Jejku, to malutkie. Ja chcę akacje. Ja tu chcę akacje, żeby też rosły. No dobra, zostawimy to na potem, zobaczymy, jak to będzie rosło, moi drodzy. Trzeba by jakieś, kurde, zakłady. Tylko jak tu zrobić zakłady? I najgorsze jest to, że ja... że ja nie wiem, jak się robi jeszcze produkcję. Zbyt duże bezrobocie. No wiem, ale problem jest z tym, że nie za bardzo mam już im tutaj co dawać, bo to przemysły potrzebują zawsze jakiegoś źródła. Nie będę kupował, tylko chciałbym coś wydobyć, nie? Ciekawe, jakie tu są dostępne zasoby. Niestety tego jeszcze nie zdążyłem ogarnąć, więc... Infrastruktura państwowa. To się zawsze do czegoś przyda. Remiza strażacka. Taka mała na razie. Mamy małe ten.
ale remiskę byśmy dali troszkę dalej, nie będziemy jej gdzieś tutaj wrzucać w pobliżu. Tam w ogóle można by ją wrzucić na przykład, a zobaczymy, gdzieś tutaj, bo tu jak widzicie mamy, tutaj mamy drogę. I musimy coś tu wymyśleć. Wymyślić to, żeby to się w miarę ładnie posklejało. Dobra. Nie wiem, czy jedna wystarczy. Aha, musi tu być też dojazd. Przepraszam was, moi drodzy, bo... Dobra, żeby nie było tak równo. Żeby nie było tak równo i tak pięknie. O rany. Straszne to jest. Najgorsze jest to, że nie mogę, stąd już nic nie wyprowadzę, więc chyba wolę robić jakoś taki i to spróbować tak podłączyć. Lepiej to wygląda niż myślałem, że wyjdzie. Dobra, czyli tak, remizę mamy, tam na pewno coś ludzie będą pracować. Strażacy Mach 0. Bo wozów strażackich nie ma. Czekajcie, musimy kupić. Zawsze zapominam, że tutaj wszystko trzeba ogarnąć. Kup pojazd lub maszynę, kupę za ruble, za ruble. No na pewno jeden taki i jeden taki. Ha. A z warsztatu co mamy dostępne? Stara, poczekajcie. To ja tą Skodę, jak Skodę sprzedać? Tak. A to jest w sumie żuk. Tak mi się wydaje, że to jest żuczek. Tak na oko wygląda. A teraz mamy Star 20 czy 21 Firetruck. Dobra, weźmy Stara Polska 52-58. A my mamy który? 60 rok. No to dobra, to już weźmiemy tego 21. Zbyt duże bezrobocie. A tam. To mamy 16 do pracy. Nie mają aż tak daleko. Powinni tu spokojnie ogarnąć się. Gdzie wygląda? Pokaż budynki, do których można dojść pieszo. Ha. Czyli do tego nie mogę dojść pieszo? Ale dość ciekawe. Czyżby jak, jeżeli droga nie ma chodników, to nie liczy się, że jest do niej dojście pieszo? Dobra, dobra, zaraz zobaczymy jak... Brawo. Nie no, to jest czasami absurdalne wręcz. Nie, 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 tu no kurde. Tutaj u góry jest, tylko się zastanawiam jak to połączyć. Dobra, na razie mógłbym to w ogóle, zróbmy tak, żeby to było ładnie. O, jest jakieś połączenie. Teraz z ciekawości, jak jest to pobudowane, jak wygląda. Czyli tutaj jest, ale drogą też niby idą, więc do końca nie rozumiem jak to działa. Zobaczcie, bo są te niebieskie kreseczki, znaczy te kropeczki. I tu mam aż do 315, a tu tylko do 150. I jednocześnie mogą iść drogą, nie? Dobra, jakbyśmy zrobili taki numer. Obrzydliwe to, ale działa, mam nadzieję. Czekajcie. Tutaj i tutaj. I teraz zobaczymy, jaki będzie dostęp. O, lepiej, nie? Czyli zdecydowanie do tych 400 coś metrów chyba idą. Potem jak już nawet są... Jest... A ciekawe, co to jest żółte.
co to jest żółte? Sprzedaj wszystkie pojazdy? Nie, okej, no ale wydaje mi się, że tutaj chyba już i tak nie dojdą. Dobra, na razie tak wystarczy, jedna remiza. Zobaczmy, co mamy jeszcze tu. Dzieci i młodzieży, to powinno być coś takiego. Ale muszę... A, symulację wykształcenia, więc dom dziecka. Ło, ten dom dziecka jest duży. A zróbmy tak, żeby ten dom dziecka był tak jak budynki tutaj. O. Dzięki temu będzie można tutaj nawet wymyślić ładnie przejście gdzieś dla pieszych. Da radę. Nie? Teraz stąd jeszcze pójdziemy tu. No zobaczymy, bo wygląda to całkiem. Nie wiem, czy te budynki wszystkie muszą mieć... Nie, za daleko chyba się posunąłem. To się boję tego obciąć, że mi pół drogi wywali, ale nie, dobra, tylko całą. Czyli robimy dosłownie kawałeczek. No tak kombinuję, nie? Jak to ogarnąć? I czy tu jest to... Nie, to w ogóle wywalimy. Mam nadzieję, że mi bloku nie wywali. I teraz podłączymy, ok. O, i tu mamy przejście. I zastanawiam się też, czy tutaj nie zrobić jakiegoś przejścia. Na razie tak. No dobra, bo może to musi być wszystko podłączone i wtedy ci ludzie lepiej tu brykają. Tego też nie wiem. Byście musieli mi powiedzieć. Zmienić rozmiar. Nie chciałem tam, tu przecież robimy. Przytrzymaj i przyciągnij. Dobra, ale bym chciał zminimalizować. A, dobra. Dobra, jak to miasto nasze wygląda? No trochę dziwnie. Już nie pamiętam, czy tu można było zrobić. Ilu ludzi tu pracuje? O, bardzo ładnie. Bezrobotnych 49%. Dużo. Może za duże bloki od razu, żebym wymyślił. Dzieci pod opieką, nic. Magazyn, żywność. Dobra, myślę, że odrobinkę, jeśli chodzi o żarcie, żeby było więcej. Ja nie wiem, czy kogoś tu nie... O, widzicie, jednak dzieci pod opieką. A, bo to jest ile osób pracuje, tyle... A, z ciekawości, czy teraz można dojść tu pieszo? Można. Czyli to, kurczę, wygląda jednak jakby... Ale tu są wszystkie te połączenia. Ciekawe, czemu nie... Czemu nie mogę tutaj dojść pieszo? Na pewno jest bliżej niż tu. Dobra, to znaczy, że trzeba rozbudować wszystkie nasze kładki tak bardzo, jak to tylko możliwe chyba. Zobaczymy. Wiecie, dla bajeru będę sprawdzał, nie? Ale tu nie chcą przyjść. Tutaj nie lubią. Mam nadzieję, że przyjadą, jak trzeba będzie. Dobra, remiza strażacka mamy. Zobaczmy, jaki mamy jeszcze jaką jeszcze infrastrukturę. Uniwersytet medyczny. Nie, no to zdeka przesada, szkoła wyższa. Tu wszystko trzeba wymyślić. Urząd miasta. O! I urząd miasta. I wydaje mi się, że to... Kurde, tu bym chciał go mieć. Ale może być też tutaj. Niby takie centrum, nie? O! A tutaj jakbyśmy przesunęli piciuchny, że tak powiem. Bo urząd miasta na pewno ma, tak, dojście do drogi. Albo tu, bo blisko wtedy tego sklepu. No, kurde, nawet pasuje. Dajcie, robimy. Pewno za blisko postawiłem, bo teraz przejść za Chiny tu nie postawię. Tak, bo nie będzie dokąd. Nie ma takiej opcji, czyli spierdzieliłem to. Przepraszam. Tak, wyburzamy. Przepraszamy. O, jak to zrobię, to wszystko tu wyburzę. Fajnie. To nie tak miało być, jak to mówią. No to się chyba musi, że tak powiem, ulotnić. Dobra, muszę to wywalić. Sorry, będziemy budować na nowo. Będziemy budować na nowo. Dobra. Bo ten budynek jak tu a, to jeszcze za jest, nie są, poczekajcie. Dobra, bo my musimy najpierw urząd miasta. Jak to
Najważniejsze w sowieckim kraju to są, najważniejsi są urzędnicy. Nie tam jacyś petenci, nie mieszkańcy, tylko urzędnicy, ale nie, nie chodniki, chodniki. O, myślę, że teraz będzie na tyle dużo miejsca, że zrobimy tu fajne chodniczki. Kurczę, przydałby się jakaś... Możemy zmienić drogę na drogę z chodnikiem? No właśnie, jak to zamienić? Aaa, ładnie. Ja chcę taką. Wiecie, to jest pokazówka miasta, nie? Najlepszy odcinek. Ja bym tu w ogóle chciał wszystkie takie. Pewnie to zbytek. Ja tak wydaję te pieniądze na lewo i prawo i nawet się nie zastanawiam. Ale myślę, że tak. O, do tutaj, tąd to możemy nawet. Nie? Żeby było fajnie. Proszę. Do sierocińca, dobra, nie dzieciaki mają. Jasne, będą szły i tu jeszcze kawałek. Tam dalej już nie muszą. Tutaj pociągniemy. Ja bym zrobił jeszcze tu i tu i tutaj, o. Na razie tyle wystarczy. Tutaj wszędzie do urzędu miasta jest. No i teraz nawet wstydu nie ma, nie? Dobra, zróbmy tak, bo to na, tak gwiazdówka, a tu zostawimy to jak jest. Tunel drogowy? Nie, na razie robimy jeszcze tutaj przejścia teraz. Teraz to wiecie, zrobiło się strategiczne miejsce, nie stąd. Jaka kolizja z infrastrukturą? Naprawdę? No żart. Czy tu miała być droga? Żeby ludzie mogli wyjść sobie prosto ze sklepu. Kurde. Dobra, to musimy... Też tak nie zrobię. Dobra, i zaraz zobaczycie, jak wezmę bultka, to mi wywali... O właśnie, całe. To zrobimy... Trochę bez sensu, no ale nie mam innej opcji. Nie ma za bardzo innej opcji. A, tak się nie da. Ale tak już się da. I tu zrobimy gdzieś tak. Tak. Tutaj tak trochę nieszczęśliwie, ale naprawdę nie dam rady? No, moi drodzy, to nie jest takie proste. O. I tu jakoś wyszło jak zwykle, nie tak jak chciałem, nie? I to jest piękne. I to jest w tym wszystkim po prostu piękne, dobra. I czemu to wychodzi takie krzywe? No brawo. Dobra, zrobimy jeszcze mniejsze. No chyba inaczej, ale to paskudnie wygląda. Moment, może zrobimy inaczej. Może zrobię to w ten sposób, że najpierw pociągnę... A, to się tak tylko da. Bo tu lampę postawili, nie? No to nie będzie tak, jakbym chciał, ale trudno. Przynajmniej będzie równo. Nie, no to jest... Te opcje łuków tu, nie, też źle, bo to potem tego nie dołączę, chcę tutaj, o jest, coś takiego. Oczywiście nie ma opcji, żeby było równo, nie? No dobra, chociaż tyle. Tutaj zrobimy przejście. Nie, to musi być kawałek na prosto. I dopiero tu. No dobra, i jakoś tu się chodzi jeszcze. O, może tutaj, stąd. Oczywiście się nie da.
Czyli moment, to zawsze zapewne, że jak puszczę, to się robi ta droga. To zrobimy inaczej. Najpierw drogę. Moment, jeszcze muszę ją trochę oskrobać. Żeby tak ładnie, w miarę równo. No. Szału nie ma, ale przynajmniej jakoś ludzie mogą dociekać. Czy mogę tu tak zrobić, nie? Z tej strony już nie ma opcji. No to chociaż tak. Dobra, nie jest to źle. Nie wygląda to tragicznie, powiem wam szczerze. 25 pracowników. No. Nie ma nic do sportu. No właśnie. 18%. To nie jest tak dużo bezrobotnych. Ale nadal 18%. Czyli co? Robimy jeszcze... robimy jeszcze koniecznie jakieś sportowe cudactwa. Chodźcie tu, turystyka. Nie, gdzie jest sport? Tu jest sport. Dobra, co my potrzebujemy z tego sportu? Boisko piłkarskie, kort tenisowy. O, o. I będziemy propagować i ten zdrowy tryb życia, ale też będziemy mieli obok pub. Dobra, zrobię tak. I takie, o, ładne podłączenie. I tu mamy jedno. Tu możemy coś małego wcisnąć, uda nam się. Mam nadzieję, że nam się coś uda. Nie, tutaj był sport. Kryty basen, fajny by był, nie? O, boisko do koszykówki i siatkówki. Ale to nie, bo to tak przy posągu, nie, czy przy po tym, nie? To musi być bardziej tutaj gdzieś. Ciach, o, będzie blisko. Będą ludzie zadowoleni. Jak to mówią, o, burza, moi drodzy, mam burzę za oknem. Dobra, czekajcie, bo ja muszę jakoś sensownie połączyć. Bo tu nic się w tej grze sensownie nie łączy, więc dobra, zrobimy tak i teraz to powinno być ładnie. O! No. Teoretycznie mógłbym jeszcze zrobić tak i tak. Ha! Dobra, 19% bezrobocia, ciekawe, jak ja buduję miejsca pracy. No okej, okay, może nie dużo, ale zawsze. Sport, co byśmy tu jeszcze zrobili? Otwarty basen, boisko piłkarskie. Jakieś takie mniejsze może? O, tu gdzieś dla dzieciaków, nie? By była fajna miejscowa. Jakby się udało, oczywiście to jakoś sensownie podłączać, bo wcale tak nie zawsze musi być, dobra. Jak już wiemy. Gra ma bardzo ciekawe... Co nie, znowu to źle, znowu źle zaczynam. Zamiast zrobić tą poziomą dróżkę, na przykład tutaj i potem... O, tu już nie mogę, ale tu będę na sam rożek. Jest. Dobra, żeby ci też mieli blisko. Wolniej tak zbliżamy. I teraz stąd... No to już oczywiście jest za daleko, ale... Niech i tak będzie. Niech i tak będzie, moi drodzy. Jest jakieś przejście, chociaż nie wiem, no, czy przyda się, nie? Bo jak będą stąd szli, tutaj... Nie wiem, czy to jest konieczne. No właśnie, o, już wszystko wychapało. Dobra. To musimy zrobić to tak i tak. O. Na razie tu, bo i tak tutaj nie mamy... O nie, tutaj mamy, czekajcie, to możemy to teraz ogarnąć sensownie. Bo teraz to możemy... Teraz możemy tu drogę zrobić, o! I ta droga, tylko teraz fajnie by było, jak jeszcze by się tu coś nam połączyło, ale widzę, że za Chin nie chce się tu połączyć. Dobra, zrobimy tak. Nie no, idiotyczne to jest. Chyba, że tu damy...
Ale jakbyśmy tutaj dali, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakbyśmy tutaj wrzucili małą. O, o, o. Widziałem przez chwilę. O, jest. Dokładnie coś takiego. Małą. A, tylko że stąd nigdzie nie pójdą, ale stąd zawsze będą jeszcze potem mogli gdzieś wyjść. Jest, jest. Dobrze, jest pięknie, moi drodzy, jest pięknie. Miasto się rozwija, 15%, co prawda. No, na razie nic takiego nie mamy. Jak mam? 85% zadowolenie. Religijności nie mam, bo nie mamy. A czemu nie mają telewizorów i radia? Śmierć dziecka. Szpital jest potrzebny jednak, okej. Okay. Dobra, czyli szpital, remiza strażaczka. Dobra, to postawmy szpital. A szpital to mógłby być jak to w czeskim serialu, na peryferiach. Ciekawe, czy to zadziała, ale jakbyśmy go gdzieś tutaj, dosłownie, na samym końcu świata postawili. Tu jest droga. Zobaczmy, tak, ja bym tutaj drogę dalej pociągnął. Asfaltówkę. O. I cyk. I jakby ktoś bardzo chciał piechotą, to zawsze, a właśnie, zawsze zapominam, że to nie tak. Zawsze zapominam, że to nie tak, bo teraz jak ja tak zrobię, to będę miał właśnie taki łuk, a ja nie chcę takich łuków tutaj. Dobra, źle, znowu źle, znowu źle. Znowu źle, bo za blisko. Tak, bo tu, a jest, jest, jest. Nie, 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 spokojnie. Spokojnie, panie chodniku. Jak się uda. Jaka kolizja, co oni tu wymyślają? O. Nie, nie ma żadnej kolizji, ludzie. Jaka kolizja w ogóle, o czym wy mówicie? Tu co prawda nie przejdziemy. Ale teraz w takim wypadku stąd by można było jeszcze wyciągnąć drogę i w takim wypadku to jest tu niepotrzebne, jak zwykle trzeba połowę wywalić. Cyk. I cyk. I teraz cyk. O, coś tam pika, tak jakbyśmy. Dobra. Nie, 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 nie. Shift left. Znowu. No, trudno. No nie mamy szczęścia niestety do tych dróg tutaj, ale no cóż, takie są. Dobra, tu jest podejście, czyli zaraz będzie. O, dobra. No i pewnie w szpitalu przydałyby się jakieś karetki, jak zamrzycie. Karetki pogotowia, zero, no zakupmy. Mamy jakieś nasze? Warszawa. Proszę bardzo, ile? Ze dwie, nie? Ale coś większego, a la żuk by się przydało. Dobra, damy trzy. Powinno to zadziałać. O, pacjenci są. Wydaje mi się, że lekarze to będą potrzebni ludzie z wyższym wykształceniem. I teraz się zastanawiam, czy ja mam miejsce, żeby zatrudnić ekspertów z bloku. Zamówmy. Zamówię ekspertów, bo tu są potrzebni. Widzicie, bo mamy tylko trzech lekarzy. W każdym takim miejscu bym sobie pięciu ekspertów. Dobra. Zobaczymy. Mamy tylko 5% bezrobocia. No, co prawda w socjalistycznej rzeczywistości bezrobocie nie istniało, ale no zobaczymy, nie? No, poczekamy też aż. Nie wiem, czy nie przydałyby się nam teraz
Czyli duże bezrobocie? To już dawno temu. Już nie ma bezrobocia. Przystanek i pojazdy? Ale to, moi drodzy, myślę, że w następnym odcinku. Co wy na to? To takie zaczątek miasta, potem można będzie zrobić różne różniste jakieś osiedla, nie? No i w końcu zobaczę, jak się wydobycie jakieś rzeczy tutaj dzieją, jak to się produkuje i w tym momencie może coś pohandlujemy też, tak wyszło? 500 są. No dobra, ale będą bardzo zadowoleni, długość życia, zmiana zadowolenia. Cały czas się zastanawiam, jak to się stało, że nie ma radia ani ten, przecież tutaj mamy zakupioną elektronika. Dobra, będziemy szaleć. Niech mają więcej radyjek. Proszę bardzo. I takim oto zakupem zakończymy dzisiejszy... Karetka jeździ gdzieś w ogóle? O, jeździ. To zobaczymy. Przejedziemy się karetką i zobaczymy... Ojej, to wyje, to muszę... Poczekajcie, na szybko. Opcje. No, chciałem się tą karetką przejechać. Gdzie to są ustawienia główne? To są. Tylko teraz cholera wie, co to jest. Poziom dźwięku, lektury, nie? 3D. Zaraz zobaczymy, czy to będzie poziom 3D. Gdzieś mi ta karetka odjechała. O, jest. Zobaczymy. No, lepiej. To by było to. A, no dobrze. Proszę bardzo. Warszawa. Czy mamy pogotowie ratunkowe? To jest to. Ale żuczek też by mógł ruszyć, nie? Czemu nie jedziecie? Halo. Bo my chcemy przejechać się. No cóż, moi drodzy, dostępny nowy typ pojazdu, no tak, trudno, nie chcą nam wysłać po nikogo chorego, wszyscy tu zdrowi, być może za dużo mamy tych karetek, na wszelki wypadek jedną sprzedamy, zostawimy sobie tylko po jednej, nie jest aż tak dużo na razie, nie, tych ludzi chorych. Dobra, to co, zróbmy szybki rzut na koniec, na nasz posąg rewolucyjny, który przypomina wszystkim naszym mieszkańcom, że niedziela to jest kraina szczęśliwości dla robotników i chłopów. Co prawda na razie mamy tylko robotników, ale chłopów też gdzieś tutaj ogarniemy. No dobrze, moi drodzy, tak wygląda nasze miasteczko piękne. Niestety nie mogę chyba bliżej zbliżyć, nie. Także zostaję wam z takim widoczkiem na chwilkę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej, trzymajcie się.